Przedstawiam Państwu oślą skórkę śmierdzącą księżniczkę oraz piękną i brzydala, czyli seria Wrzaskun autorstwa Tebo, który sprowadzi na Was niebo. Tak, oto przed Wami dzisiaj seria komiksowa Wrzaskun, tom drugi oraz tom pierwszy, za który odpowiada polski wydawca, czyli Kultura Gniewu w imprincie Krótkie Gadki. Jak macie wodę w piwnicy, to możecie mieć właśnie po to potem Krótkie Gadki. Taki żarcik na rozluźnienie atmosfery, ponieważ dzisiaj jestem bardzo wesoły. Moi Państwo, nie wiem jak to się stało, że ja o Wrzaskunie dotychczas nie mówiłem. Wydaje mi się, że wrzucałem materiały na swojego Instagrama, którego od jakiegoś czasu trochę nie prowadzę i może do niego wrócę, ale to nieważne. Ale czas nadrobić zaległości, ponieważ Wrzaskun jest wspaniałym komiksem humorystycznym dla dzieci, dla dorosłych, dla wszystkich. No może w ogóle to tak w ogóle nie dla dzieci, bo są tutaj kanibale i są tu inne różne dziwne rzeczy, które tak może dla najmłodszych nie do końca, ale ogólnie rzecz biorąc jest przyjemnie. Dobrze, to trzy głębokie wdechy, już się uspokajam. Idźmy do przodu. Zatem seria, jak widzicie, ma takie oto piękne skrzydełka, którymi jakby zaczęła machać, to by mogła sobie polecieć daleko, daleko, daleko. W 2021 roku oryginalny wydawca, czyli jakiś Dupont, czyli Dupont, wydawał właśnie ten oto drugi tom. My go dostajemy w 2024 roku. Natomiast pierwszy tomik wydali oryginalnie w roku 2019 i dostaliśmy go w roku 2022, czyli my mamy tam sobie te 3 plus minus 3 lata poślizgu, no i możemy liczyć na to, że pewnie w 2027 roku dostaniemy kolejną część. Oby tak się stało. Dobrze, ale żeby było tutaj jakaś chronologia, bo tu jest na razie chaos i wariactwo i szaleństwo, to powiem Wam tak. Wrzaskun zaczyna się tą pierwszą częścią, która prezentuje się wspaniałą ilustracją bandy świniaków z halabardami, z kolczugami, z hełmami, która goni za naszym oto tutaj takim wrzaskuno-podobno psym. Nie wiem, kim ten wrzaskun w zasadzie jest. Czy to pies, czy jeleń, nieistotne to jest tak naprawdę. Generalnie rzecz biorąc mamy, nazwijmy to, taki fantastyczny świat, trochę niby to jest takie średniowiecze albo coś w tym rodzaju, sami wiecie, niby krzyżówka Władcy Pierścienia i Reksia, coś takiego, bo mamy tutaj jakieś potwory, które przypominają orki, gobliny i inne dziwne trolle albo jakieś takie tam sobie swawole. No i mamy naszego wspaniałego rycerskiego bohatera, który ratuje księżniczki z opresji. Dlaczego on będzie ratował te księżniczki z opresji? Ponieważ chce od nich dostać co? Nie rękę, nie połowę zamku, nie połowę skarbca. On chce dostać buziaka. On ma bardzo takie przyziemne potrzeby. Po prostu chce dostać buziaka. Jak już dostanie buziaka, to dyni mu się z uszu, czerwieni się cały i tak naprawdę najlepiej to by się schował, zapadł się pod ziemię. Jak widzicie, będą tu smoki, będą tu różne dziwne inne istoty. Mamy tutaj motyw jak normalnie z Sancho Pansy, jakiegoś tam tego Don Quixota i jego towarzysza. Zatem dużo jest takich dziwnych, ciekawych rzeczy. Oprócz tego wszystkiego nasi bohaterowie będą w tych komiksach przemierzać szalenie zabawne miejsca, mieć szalenie zabawne przygody, będą spotykać różne dziwne osoby, z którymi wymieniać będą szalenie zabawne teksty. Zobaczcie sobie na przykład tutaj to było, gdzie to było? Ej, ale ty jesteś kobitką. W żadnym razie, proszę pana, jestem panienką. Jechałam do miasta celem znalezienia czarującego księcia, poślubienia go i mam tu gdzieś. Ale jeśli chcesz się hajtnąć, zgadzam się. Co? Ale my się nie znamy, proszę pana. No właśnie, i tak to tutaj wygląda. Zatem jest niesamowicie zabawnie, jest niesamowicie kolorowo. Są wspaniałe takie oto ilustracje rozkładane na dwie strony i
Są tutaj szalone przygody, szalone, zwariowane batalie, pojedynki, bitwy, walenie toporem, młotem, maczugą, halabardą, czymkolwiek. Dużo tego typu rzeczy. Jest pewna brutalność jakby w tym Wrzaskunie, no bo Wrzaskun, czyli Wrzaskun, wiadomo. Natomiast to jest taki raczej okrzyk, bym powiedział, bojowy. Do ataku! I wtedy, nie zastanawiając się specjalnie na tym, chociaż Wrzaskun zawsze, wydaje się, ma jakiś plan w zanadrzu, on teoretycznie działa dosyć chaotycznie, ale w praktyce mu wychodzi. I to jest w tym wszystkim bardzo śmieszne. Zatem dużo powiedziałem i w zasadzie nic wam nie powiedziałem, bo specjalnie tak to robię, ale taki jest Wrzaskun, to znaczy jest to po prostu niesamowicie zabawna historia fantazy, w której niepozorny bohater, trochę pies, trochę nie wiadomo w sumie kto to jest, będzie ratował księżniczki. Same te księżniczki to nie jest księżniczka z Disneya pod tytułem Śpiąca Królewna albo jakaś tam inna ta Kopciuszek albo jeszcze coś takiego. Nie, nie, nie. Nasze księżniczki będą tutaj bardzo nietypowe, no i oczywiście przekonacie się o tym czytając ten komiks. Oprócz tego Wrzaskun potrafi nieźle przyłoić, a jak się okazuje właśnie w drugiej części, nie tylko Wrzaskun. Zatem świat ten jest kolorowy, jest zabawny, jest bardzo interesujący i wciągający. Momentami jest mroczny, momentami jest bardzo kolorowy i wesoły, ale przede wszystkim jest szalenie uroczy. Po prostu obserwuje się to wszystko, co się tutaj dzieje, z wypiekami na twarzy, z wielkim uśmiechem. Jest tu masa gagów, żartów wszelkiej maści. Oprócz tego same onomatopeje, które się tutaj pojawiają, efekty, jakieś zmiany nagle, nie tyle kadrowania, co sposobu kolorowania pewnych rzeczy, wszystko to daje piorunujący efekt. No i przezabawne, bardzo dowcipne teksty, żarty. I no tutaj chapeau również za lokalizację jakby tego produktu, bo tłumaczenie samo w sobie również wypada naprawdę dobrze. Szereg różnych potworów i też krain, przez które nasi bohaterowie będą się przemieszczać. Oprócz tego co jakiś czas dostajemy takie oto wspaniałe, rozkładane na dwie strony ilustracje, które naprawdę cieszą oko. Jeśli ja miałbym to do czegoś przyrównać, to teraz pytanie, kto kim się inspirował, ale na przykład w Rycerzu Janku, tym pięknym, ogromnym wydaniu również od Kultury Gniewu, mamy podobny, delikatnie podobny styl graficzny i podobne kolory. Zatem jeśli nie znacie Rycerza Janka, nie pamiętam jaki tam jest podtytuł, a jest szalenie długi, ale jest to wydanie od Kultury Gniewu, zbiorcze, takim dużym formacie, chyba około 80 paru stron, to koniecznie sprawdźcie również. Wrzaskun jest niesamowicie zabawny. Jest to komiks, tak jak powiedziałem, dla dzieci i trochę nie dla dzieci, ponieważ pojawiają się tu czasami dosyć kontrowersyjne tematy, które, jak wspomniałem w pierwszej części, są to kanibale, nie do końca może nadają się dla najmłodszych. Niektóre żarty są kierowane stricte dla dorosłych. Także to jest zdecydowanie komiks dla każdego, ale powiedzmy, że od takiego wieku, no nie wiem, 10+, bym powiedział, o mniej więcej. Wspaniała, niesamowita rzecz, przy której ja bawię się doskonale. Oceniam ten tytuł w skali szkolnej na takie 5,5 na 6. Dałbym nawet 6, ale po prostu muszę sobie zostawić jakiś zapas, jakiś próg bezpieczeństwa. W tej chwili Kultura Gniewu sprzedaje te dwa tytuły w jakiejś szalenie promocyjnej cenie za chyba niecałe 60 zł, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wejdźcie na stronę Kultury Gniewu i sprawdźcie. Zobaczcie, na odwrocie mamy dwie bestie, które też w tych komiksach występują. Okładkowo 49,99, 59,99. A w pakiecie kupicie to tam za jakieś 60 czy 65 zł, coś takiego. Nie ma co czekać, to znaczy czekać można oczywiście na kolejny tom, ponieważ Tebo i Wrzaskun są doskonali. A jeśli mało wam tego typu rysunków, to polecam wam również inny mój film dotyczący smerfów od Tebo w związku z pewną rocznicą, jaka miała miejsce z tymi bohaterami. Nagrałem film o komiksie Co to za smerf, znajdziecie go również na kanale. Tyle ode mnie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!